Mija Skrzyszowska, znowu w Poznaniu, z czego się bardzo cieszą kibice, bo pamiętają twoje doskonałe występy. I ja wiem, że czas goni, więc króciutko i szybko. Głowa czysta? Czysta, spokojna. Spokojna. Tak. Rekord stadionu tutaj to jest rekord Grażyny Rapsztyn. Wiem, pytali już o to. Grażyna Rapsztyn to rekordzistka Polski. Do czego zmierzasz? Myślę, że ogólnie w swojej karierze sportowej zmierzam do rekordu Polski pani Grażyny Rapsztyn. Rekord stadionu jest bardzo mocny, 64, jeśli się nie mylę, 12.64. Ja tu rok temu wykonałam 12.68. Na ile będzie jutro? No nie wiem, zostawiam sobie otwartą furtkę. A jak się czujesz? Dobrze, na najlepszy wynik w sezonie, myślę. Czyli pobicie 12.84, ale czy to będzie 60 parę, no nie wiem. Zostawisz sobie jeszcze coś na Budapeszt? No właśnie chcę się rozkręcać ze startu na start i chcę, żeby tam była forma na życiówki, więc to jest mój drugi start tutaj w Poznaniu dopiero w sezonie, więc zobaczymy. Wiesz, że rekord Polski Grażyny Rapsztyn 12.36 to dzisiaj jest wynik, który praktycznie na imprezie mistrzowskiej może dać medal. Tak, to prawda. Taki poziom jest wysoki, że on może praktycznie dać medal i wyniki 12.50 mogą dać może finał, a kiedyś też mogę dawać medale, więc faktycznie teraz ten poziom jest tak wysoki, że trzeba biegać rekordy Polski, żeby myśleć o medalach. Wszystko przed tobą, ty dopiero praktycznie wchodzisz w tą wielką sferę wielkiego sportu, także Pia, życzę ci wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. To jest najważniejsze. Niech cię omijają wszelkie kontuzje. Dziękuję bardzo. Złe duchy i niech głowa będzie ciągle czysta. Wszystkiego dobrego, Pia. Dziękuję bardzo.